Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus witam Was serdecznie, kochani w kolejnym tutaj nagraniu, nagraniu bardzo ważnym, ale zanim tutaj przejdę do szczegółów, bardzo bym chciał Wam wszystkim podziękować za to, że naprawdę wysyłacie tą miłość, w świat, miłość, która jest bardzo potrzebna w tych obecnych czasach, czasach już ucisku, czasach ostatecznych. Chyba wielu z Was już nie ma wątpliwości, że ten czas dobiega końca, czas tego starego świata, po którym będzie nowy świat, ale to jeszcze troszkę. Chcę Wam podziękować za to, że piszecie te komentarze i chciałbym Was prosić też, żebyście i dzisiaj zostawili jak najwięcej komentarzy ze słowem miłość. Pod tym nagraniem, bo to jest bardzo ważne. Wielu ludzi cierpi na świecie, potrzebuje nadziei, szuka drogi do Boga i naprawdę byłoby fajnie, byłoby bardzo miło, gdyby jak najwięcej osób teraz oglądających to wideo napisało tylko, bo to nic nie kosztuje, słowo miłość w komentarzu. Bardzo was o to proszę, bo to jest naprawdę, kochani, bardzo ważne. By, byśmy właśnie wysłali tą miłość w świat. Co chciałbym dzisiaj Wam tutaj przekazać? Mianowicie będzie oczywiście kontynuacja przekazów tych stłumaczeń z przestrzeni wielu lat. Ostatnio publikowałem przekazy, które były jakby upublicznione gdzieś na przestrzeni 300-400 lat wstecz nawet. Więc naprawdę warto odsłuchać, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał ostatnich nagrań, to zapraszam do zajrzenia. I dzisiaj wrzucę kolejną część. Oczywiście Was przepraszam za te wszystkie niedociągłości w tłumaczeniu. Ja wiem, że przypominam o tym już któryś raz, ale są osoby, które oglądają to nagranie pierwszy raz tutaj, być może, więc tak jak wspominałem. Te przekazy są tłumaczone z języka hiszpańskiego przez automatyczny tłumacz. Więc wybaczcie, kochani, za te po prostu niedociągłości, ale myślę, że teksty są jak najbardziej zrozumiałe. Co do innych komentarzy, to jak najbardziej je czytam pod filmami. Też dziękuję za te wszystkie wiadomości, które mi wysyłacie. Być może zrobię odcinek taki też zbiórczy: pytania-odpowiedzi. I postaram się przygotować taki odcinek, jeżeli oczywiście będziecie chętni. A teraz temat jest oczywiście ważniejszy: temat osoby, która ma wystąpić niedługo w Polsce ma się ujawnić światu jako Anioł pokoju. Osoba ta będzie tym właśnie namaszczonym z Polski, który jest zapowiadany od wielu, wielu, nawet wieków. I on ma do spełnienia, kochani, ważną misję, ważną rolę, bo sytuacja na świecie jest taka, a nie inna: wystąpi Antychryst i jak również wystąpi ten Anioł Pokoju, który będzie niósł miłość wszystkim potrzebującym. Kochani, wspominałem w ostatnim nagraniu i tutaj też kieruję to nagranie jeszcze raz. Do prezydenta Polski, do premiera Mateusza Morawieckiego, jak również do przewodniczącego episkopatu, arcybiskupa, oczywiście Stanisława Gondeckiego. Kochani, będzie tutaj dzisiaj taka informacja, która was pewnie zaskoczy, ale te osoby, które wymieniłem, są to osoby bardzo ważne w Polsce. Właśnie Stanisław Gondecki, odpowiedzialny tutaj za episkopat, jak również nasz prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Te osoby, kochani, zostały powiadomione na przestrzeni marca i kwietnia przez właśnie namaszczonego z Polski, przez tą osobę. Zostały poinstruowane jak, kochani, wykonać pewne zadania, jak uratować swoje dusze przed potępieniem w tych właśnie bardzo trudnych czasach. I co najważniejsze, właśnie zostali oni tutaj poinformowani dokładnie, kto jest tym namaszczonym właśnie z Polski. I wielu z Was oglądających to wideo wie i też podejrzewa, bo są osoby, które miały pewne wizje. O tym mówił z jednych, w jednych z nagrań. Być może to nagranie teraz ogląda Grzegorz Wróblewski. Pozdrawiam oczywiście serdecznie. Jest pewna grupa kapłanów w Polsce, którzy otrzymali bardzo wyraźne instrukcje i bardzo wyraźne wizje na temat osoby, która wystąpi jako ten właśnie namaszczony z Polski. Wielu z Was, kochani, powinno mieć świadomość, że już się spotkało z tą osobą gdzie nie mogę tak to nazwać i musicie wiedzieć, że ten czas jest aktywnym czasem działania i pojawiania się zarówno antychrysta, który jeszcze działa jakby w takim ukryciu, że tak to nazwę, choć nie jest to też dobre określenie, ale już zwodzi różnych przedstawicieli państw, przedstawicieli tutaj od strony Kościoła i tak dalej. Jest to aktywny czas właśnie działania Antychrysta już teraz, jak również jest to aktywny czas działania właśnie namaszczonego z Polski, tego anioła pokoju, o którym też mówił Adam Mickiewicz w trzeciej części Dziadów, o której Wspomniałem w ostatnim nagraniu, jeżeli ktoś nie, ogląda, nie oglądał, przepraszam, to jest to bardzo ważne nagranie i warto obejrzeć całość. Kochani, tak jak powiedziałem na początku nagrania, ważne jest to, żebyśmy jak najwięcej wysyłali tej miłości w świat, by nasz kraj został ochroniony od tej wojny, bo zajdą niedługo bardzo ciekawe okoliczności, jeżeli chodzi o nasz kraj o te działania nawet wojenne, e, działania zbrojne e, i będą to wydarzenia, które, wie, których, e, które zaskoczą wiele osób e, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Ale ważnym jest i jest nawet warunkowym, żebyśmy się jak najwięcej modlili i nawet to wysłanie miłości w świat, kochani, e, to, że Wy wpiszecie własnymi rękoma ten komentarz miłość, to jest naprawdę bardzo ważne, bo to Stwarza ogromne pole miłości w naszym kraju, pole pozytywnej takiej energii, energii boskiej, która potrafi czynić cuda i naprawdę potrafi zmienić bieg wydarzeń, i niektóre proroctwa automatycznie się zmieniają, dokładnie ich treść. Na przykład, co do tutaj, jakby różnych kataklizmów, które mogłyby zaś w Polsce różnych ataków bombowych, ataków nuklearnych. One na przykład mogą być totalnie odsunięte, więc tak naprawdę, ja, kochani, nagrywając to wideo teraz, mówię do Was, aby Was zachęcić, bo tu nie jest, jakby, jak to Wam powiedzieć, moja rola w tym wszystkim, taka, żeby no nie wiem, co tutaj teraz wykonać, tylko chodzi o Was, żebyście Wy coś zrobili dla świata, dla Polski i nawet dla samych siebie, bo to jest bardzo ważne. Więc to nic nie kosztuje. Ani zotówki to Was nie kosztuje, ale pomaga bardzo, bardzo mocno. Wystarczy wpisać słowo miłość w komentarzu. I to naprawdę, kochani, potrafi dzia działać cuda, więc bardzo Was o to proszę. A teraz zapraszam już do wysłuchania kolejnej części fragmentów o a osobie, która jest nazywana Aniołem Pokoju, jak również namaszczonym z Polski. Zapraszam serdecznie. Bernardo. Rembord, Niemcy 1689 do 1783 nazwany Spillman, długoletni sługa opactwa Benedykta z Siegburga w Nadrenii cytat Wasza duma doprowadzi was do śmiechu ze znaków nieba i nie weźmiecie ich do rozważenia, człowiek powstanie i obudzi uśpiony świat. Uderzając pysznych głosem donośnym, a mędrców niszcząc oraz, ponieważ duma i zmysłowość, i luksusowe mody są tak wielkie, Bóg ukaże świat. W nawiasie s.m. Miracles, strona 88. Czcigodny Bertolome, Holza, Niemcy 1613 1658 rok. Umarł ksiądz w Zapachu Świętości. Wyposażony w głęboką naukę i faworyzowany darem proroctwa. Napisał wiele dzieł. Najbardziej znany jest interpretacja apokalipsy. W życiu tego czcigonego kapłana, wydrukowane w 1734 roku, w jednym z jego listów latynoskich do b. Amadeo, strona 258, czytamy: Ten potężny monarcha, który przyjdzie jako wysłannik Boga, zniszczy republiki aż do fundamentów. Podda się mocy swojej, a gorliwość swoją na rzecz prawdziwej, prawdziwego Kościoła Chrystusa. Wszystkie herezje zostaną zesłane do piekła. Szcigodna Izabel Canori Mora, Włochy, 1774 rok do 1825 roku. Małżonka i opiekunka Trójcy w duchu proroctwa umarła w Odonie, świętość w Rzymie. Wizja cytat. Wtedy na ziemi pojawiła się piękna jasność, która zwiastowała pojednanie Boga z ludźmi. Los Angeles jechali przed tron księcia apostołów mała trzoda, która pozostała wierna Jezusowi Chrystusowi. Ci dobrzy i gorliwi chrześcijanie przedstawili mu swój, mu swój hołd i błogosławiąc Boga, dziękując apostołowi za... za apostołowie mają zachowywać je do ogólnej ruiny i mieć zachowane i utrzymany Kościół Jezusa Chrystusa, nie pozwalając, aby ona została wciągnięta przez fałszywe maksymy świata. Święty wybrał, a potem nowy papież. Kościół został natychmiast odbudowany, zakony zostały przywrócone, a domy chrześcijan wyglądały jak domy religijne. Tak wielki był zapał i gorliwość dla chwały Bożej. I widziałem niebiosa otwarte. I widziałem księcia stępującego wielmożnie, apostołów wraz z mnóstwem duchów niebiańskich. Śpiewając hymny chwały, chwalebny apostoł był ubrany w zwyczaje papieskie, a w ręku trzymał laskę, którą narysował na ziemi wielki krzyż. Kiedy rysował ten krzyż, był otoczony przez aniołów, którzy śpiewali na jego cześć słowa z Psalmu, tu jest. Dokładnie nazwa jest 10L6, 17. I tu jest cytat. Ty tworzysz Principiles Super Omneterram. Uczyńcie ich książętami nad wszystkimi ziemi. To tyle, kochani. W tych fragmentach jest to jasno powiedziane o tej osobie, która właśnie ma wystąpić, i to. Zobaczcie, jakie daty się pojawiają. Niemcy 1613 rok, jak również Włochy 1774-1825 do 1825 rok to są oczywiście daty życia tych osób, akurat trzygodnej tutaj Izabel Canori Mora, ale chodzi o same te daty. Zobaczcie, że w tych latach właśnie było podawane. Podawane były informacje o tym człowieku, który właśnie ma wystąpić to w naszym kraju. Ja Wam już dziękuję i kochani, bardzo liczę na te Wasze komentarze, żebyście zostawili słowo miłość, bo to naprawdę ogromną ma moc i bardzo wręcz błagam was o to, byście zostawiali tutaj w komentarzu te słowo miłość, które jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.